Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy możliwości manualne prowadzenia auta przez Violę, dredziarza i trenera. Te osoby nie mają prawa jazdy i jestem mega, mega ciekawy, jak będą poruszać się. Karzełek jeszcze. Bez kitu. I jeszcze wsadzimy karzełka do auta i będzie karzełek również prowadzić, także będzie mega jazda, ale potrzebujemy auta. Tutaj Jaszczur jest specjalistą od aut do segmentu niskiego cenowo, bo w wyższych segmentach w ogóle się nie orientuje, totalnie się nie zna na silnikach, nie zna się na samochodach, nie zna się na... Nowe to będziemy. Nie, po prostu nie stać się na nowe. Dobra, Jaszczur, tylko potrzebuję od siebie informacji. Ale zanim zaczniemy odcinek, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A ja potrzebuję informacji od Jaszczura, ile takie auto, które wytrzyma długo, może kosztować. I... No dawaj 5 koła, to będziesz miał stan igła i lecimy. A jakie auto? Skodę, ja myślałem, żeby Felicję na przykład. Skodę Felicję. Skodę Felicję. A który rocznik? 2000. Myślę, że to by było takie idealne autko dla nas. 2004 rocznik, Skoda Felicia. Przecież BMW nie kupimy im, bo 5 się 5 tysięcy. No tak. No dobra, dobra Jaszczur. To pojedziesz po to auto, tak? No tak, pojadę. Dobra, no to zapraszam Państwa do oglądania. No dobra, dawaj. No poczekaj, no nie przeliczyłem jeszcze. No bo się ja muszę, lecimy, kupujemy, żeby odcinek. No ale stary, nie wiem, czy dzisiaj nie dam za dużo, no ale co ty taki agresywny jesteś? Tam igła znajdę. Trzeba przeliczyć. Sprawdzę, czy jest dobre, o to wszystko będzie idealne. Dawaj. No, no dobrze, no masz, no. Dobra. Ale tam nie wiem, czy jest 5 tysięcy, czy nie jest więcej. Policzę, jak będzie więcej, to nic, to nic, tak? Odda ci. Stary, weź sprawdź ile Skoda... Od razu to jest podejrzane, Skoda Felicia 2000 rocznik, 5 koła. Nie no, weź sprawdź. Sprawdzę, no w razie był, ale... Zaraz zobaczymy, ale nie wydaje mi się, że tak dużo. To jest stary, bo ogólnie to nie kosztuje tyle i ja mam tutaj stan igła, Skoda Felicia, czerwona. Który rocznik? 1995, 1234. Czyli tak, no dobra, no 1500, 1600 by się zmieścił mimo wszystko. Gdzie on pola z tą gazą? Trzeba go moim zdaniem szybko znaleźć, bo to jest niemożliwe, żeby tyle kosztowała Skoda. Stary, co myślisz, że oszukał mnie? No ale to jaka to jest Skoda Felicia porobiona, jakaś turbo? Jest Jaszczur! No stary, no przecież odzyskamy te pieniądze, on musi pokazać na umowie. Ale mimo wszystko przywieźć auta, powie, że może umowę za podział. Możesz coś wymyślić. Myślisz? 5000 zł za taką Skodę. No kurwa, no myślisz, że miał ich na kasę? No co, to jest wszystko widoczne, że tam nie ma. A wiecie jakie to jest auto? No tak, Skoda Felicia 2000 rocznik. No daj mu na to 5 tysięcy, bo nie wiedziałem ile to stoi. To powinien ci oddać resztę, jak wróci to ci powinien oddać. Znaczy no mimo wszystko na pewno będzie miał tą kasę, więc... Tylko po co zrobił tak, że wziął 5 koła? Szybko, nie? Ja mi się wydaje, że on to już miał ustawione, stary. No ale on z góry wiedział jakie to będzie auto. A ja, dopiero tak są... przez pole? Wow, jak to wjeżdża! Dobrze! Dobrze! Stary, ale to już widzę, ja już widzę, że to 5 tysięcy nie kosztuje. Ej, ale uważaj! Dobra, zaraz oboje, bo zobaczymy co powie. Jaka fura? Stary! Luksus! Ty stary, powiedz mi, 5 koła za to. Stary, tu ceny nie ma. Zobacz, jaki luksusowy. Ile za to dałeś? Stanikła, wszystko jest w ile za to dałeś? Stanie od pierwszego właściciela. Za auto dałem 5 koła, ale jeszcze musiałem dotankować za 100 plus. Załatwiłem, patrz, 5 dyszek. Ale stary, to nie jest warte 5 tysięcy złotych. Wiesz co, ty byś miał za 5 tysięcy złotych? Właśnie pięć. Widać, właśnie. Pokaż umowę, stary. No pokaż umowę, stary, ja ci nie wierzę, że to 5 tysięcy kosztuje. Tam leży, zaraz nieważne, nieważne. W bagażniku jeszcze są koła. Koła, dwa dodatkowe koła za 5 dych są. Dokupiłem. Czyli musimy stary dołożyć jeszcze 150. No chyba jesteś niepoważny. Wydaje mi się, że mi okradłeś. Auto mamy. Nie, wydaje mi się. Latami będzie służyć. Stary, wydaje mi się, że mi okradłeś. Pokaż umowę. Pokaż umowę. Pokaż mi umowę. Pokaż mi umowę. Okradłeś mnie, stary. Zaraz znajdę. To jest więcej niż 2000, to nie jest warte. No na pewno. Co ty gadasz, jest po pierwszym właścicielu stan igła, lakier, zobacz to. No dobrze, okej, stan igła, ale stary, jaki to jest rocznik i przebiegł ma, okej, no, ale stan igła, ale chyba dobre mimo auto, wszystko tak? Ta Skoda tyle nie kosztuje. Pokaż umowę. No dobra. Ja czekam w domu, pokaż umowę. Ej, bo on odjeżdża. On odjeżdża Mercedesem. No jak ja szybko, jak Mercedesem teraz w tym momencie? Nie, no jak nie? Ty stary, on mnie okradł. Jak to? Ej, nie, no dzwonię do niego. No stary, no mówię ci, okradł mnie, w tym momencie on mnie okradł. Ta Skoda na pewno tyle nie kosztowała. Ale no dobra, Mercedesa zabrał, szkoda, no, szkoda, szkoda. Pojechał gdzieś, tak? Tak też nie może być. Ej, czemu no? Weź, Jaszczur! Weź zadzwoń do niego, zadzwoń do niego. Jak tak można robić komuś? Co ty tak to auto oglądasz? Strasznie.
Taki marzenie moje. Do kościoła takim podjechać, nie? Sztos. Ojej, kilka osób wziąć jeszcze na mszę dodatkowo, was na przykład, nie? Na mszę wziąć. Żeby nawrócić, nie? Ty, ale jak to kopniesz, to się całe chwieje, nie? Przydałoby się takie auto. Ale jak się nie podrasuje? Ale zobacz, ono jest podrasowane, pa, jak ono z tyłu wysoko siedzi, pa. Ale mi chodzi o kolor, bo zielony jest brzydki. No, trzeba zmienić kolor. Pięć koła kosztowało, jak tak wysoko siedzi, na pewno. To jest offroad, nie? Dobra, dawaj kazałek, siadaj za kółko, ja się boję trochę z nim jechać. Dobra, Wielka, weź, bo wyglądasz, jakbyś miała coś na twarzy po bliższym kontakcie z jaszczurem. Palisz sprzęgło. Ani co, nie umiesz jechać nigdy manualem? Jechałem, ale robiłem skrzynię biegów. Aha. No to bezpieczna droga będzie. No to dawaj, kazałek, no cóż, no musisz jechać. Co tam potrafisz, nie? Z tych swoich umiejętności. Ważne, żeby wow, odpalił. Ale zobacz, a jaki tu klimat jest w ogóle? Dawaj, jedyneczka. Nie, ale czyste to auto jest, jakby nie patrzeć. To jest zadbane, zadbane. To jest fakt, że jest zadbane. O Jezu Chryste, kazełku. Ty jesteś pewny. Ty jesteś pewny, że ty umiesz jeździć manualem, czy nie? Bo ja się trochę boję. Ja nigdzie nie powiedziałem, że ja umiem. Aha. Dobra, niech próbuję. Czy dobra, nauczymy cię, Maciuś. Ty masz najlepszą szkołę jazdy. Bo to tutaj a jest. A tam z tyłu coś jest z nami? Ja nic nie widzę. Ale nic nie ma za nami, nic nie ma. Bezpieczna droga. Jezu Chryste. Ustaw, nie bój się, no. Jeszcze trochę. Stary. Chyba, że do stawu wpadniemy. No dobra, postaraj też odpalić. Ej, to przeduma nie? No jedynka. Jedynka, dobra. Wiesz, jak się jedynkę wrzuca? O, dobrze. Wow. I teraz delikatnie puszczasz sprzęgło i dodajesz gazu. Jezu Chryste, każe ujedzie. Dobrze, dobrze, latamy tutaj. Dawaj, omijaj driftem biedę. Dobrze. Ty, dobrze jedzie, nie? Jezu Chryste, ale nie aż, nie aż tak szybko, stary. Nie, aż tak szybko, stary. Co ty robisz? Pogzało cię! Widziałeś karła za kierownicą? I to jest normalne? Nie, ja widziałem ostatnio w taksówce, mnie już karzył, w taksówce. Ale to jest... Ja bym tobą chyba jechał. Tak, tak. Normalnie karzył nas już w taksówce. Ale to jest normalne auto, to nie jest auto dla... No jak, zobacz, no jak, stary. To stary, to jest... Także to, że karzył jedzie autem? Wiesz, że ja tym autem mogę normalnie jeździć, nie? Na drogę wyjeżdżaj, normalnie. No to mamy auto dla Maćka. Idealne auto dla Maćka. Wiola też będzie jeździć. Ale jakim cudem ty dosięgasz? Uważaj, lewo! O Jezu Chryste! Stary, prawie do rowu wpadliśmy! Lewo! Stary! Stary, prawie do rowu wpadliśmy! A tam drzewo było, idealnie najechaliśmy na drzewo, nie? Idealnie. Jakim ja biegu teraz jadę? Na trójce. Na trójce, stary. Dobry, ale tu masz ustąp pierwszeństwa, stary! Ale nic nie jedzie. Ale gaz! Dobra, powiem wam, że adrenalina jest naprawdę wysoka. Nie chcielibyście jechać z karłem. Fajnie się jedzie. Nie, no ja tam się świetnie bawię, nie? Ty się chyba boisz tylko. Stary, on jak zmienia biegi, to on nie patrzy w ogóle na drogę. On nie patrzy na drogę, stary. Stary, dobra, może trochę zwolnij. Ile ty już walisz? Ty jedziesz się... Nie, dla mnie to jest za grube, nie? Widać, że ma sobie krwi, Maciuś. Czwórka jest w dół od razu? Jest, super, idzie dobrze na czwóreczkę tutaj wleciał. Elegancko, zaraz na pole może jakiś driftik. Mi się wydaje, że niedługo to możesz uderzać do Wordu już, nie? Mi się wydaje, że ja tym samochodem będę jeździł. Mi się wydaje, że ja też będę. Dobra, Kazek, ja rozumiem, że ty się poczułeś, ale zwolnij, stary, jedziesz prawie 100 na godzinę, po takiej drodze ty jesteś nienormalny, weź zwolnij! Kurwa, weźcie go! No ale weź, czego wy się cieszycie, zaraz się rozbijemy, no! Wy jesteście normalni, ej, zwolnij! Zwolnij, Maciek! Maciek, zwolnij, nie serio! Całkowicie serio, zwolnij! Maciek, zwolnij! Rozumiesz? Pogrzało cię totalnie na głowę? Ty nie umiesz jeździć, stary! Jak nie umiem jeździć? Zabiłem cię? Żyjesz? Żyję, ale i bez przesady, stary! Ostatnim razem jeździłeś samochodem i co takie rzeczy robisz, no weź się. Ostatni raz jeździłem chyba Jaguarem. Najgorsze jest to, że wokoło jest tyle drzew. Tak, kiedy to było? Pełno drzew, rok, tak, dziur, dokładnie. Uważaj, jak jeździsz. To raz w życiu jeździłeś autem, stary, i kłamiesz. Raz w życiu jeździłeś autem i zapieprzasz 100 na godzinę po 5 minutach, jak wszedłeś do auta. Jesteś jeszcze dodatkowo karłem, dodatni nie masz pełnej kontroli nad autem, stary. No właśnie nie. A czemu nie mam, czemu tak uważasz? No bo masz krótsze ręce, no. No i co? No i czego chociażby nie, bieg musisz zmienić inaczej, inaczej zmieniasz bieg, inaczej dociskasz do tego. No jak? Inaczej. Nie wiem, uważaj, bo może w każdej chwili ci wyskoczyć jakieś zwierzę. Jest ciężko się skupić na tym, żeby coś mówić. Stary, ja chcę przeżyć, naprawdę, ja chcę przeżyć. No ja nie mogę nic za ciebie mówić, bo prowadzę, tak? Stary, co ty robisz? Stary, stary! Stop! Jezu Chryste, stary! Jezu! Dobra, wyłazisz, stary, wyłazisz. Jadę dalej, no. Wyłazisz, stary, wyłazisz. Ty wyłazisz. Tylko wjechałem w... My nie...
Stary, ja nie wiem, czy w ogóle wyjedziemy stąd. Stary. Nic się nie stało, stary? Nic się nie stało, mówiłem wam od razu, to się śmialiście, dredziarz idiota się śmiał. Jakby tu było drzewo, to byście już nie żyli. Wszyscy byśmy nie żyli. Śmiałeś się jak idiota. Zamknij mordę. Ale śmiałeś się jak debil. Ale uczy się, tak? Uczy się? Stoi na godzinę, powiedziałeś, że to spoko jazda. Mogłeś przed chwilą nie żyć, jakby to było, jakby to się stało na jakimś drzewie. Na pole, celowo. Celowo wjechał. Nie, on zmieniał biegi. Sorry, on zmieniał biegi. To samo było jak wjeżdżaliśmy, to sama identyczna... Zrobiłem celowo! On też to zrobił celowo. Tak, celowo. Prawda, że chciałeś wjechać w pole? No przyznaj się, że chciałeś wjechać w pole. No, chciałem. No właśnie. To nie jest tak, że on nie umie jeździć, tylko jest debilem, a nie, że nie umie jeździć. Chcieliście celowo wjechać w pole. Znaczy, no ty chciałeś. No bo on chciał sobie podriftować na piasku, nie podriftujesz. Widzisz, co się stało? Stary, brałeś się, przy ciebie zabiliśmy. Ale nie zabiliśmy. A ty, bo drzewo żyje, no okej. Ale proszę, co tam trzeba? No uczy się chłopak, no nie róbcie z niego najgorszego jakiego. Do góry chyba, nie? Ale co? Żeby cofnąć. Nie wiesz, jak się cofa nawet, Wiolka? Ja zapomniałam. Ja tak, wiesz, jak dawno nie jeździłam? Tam się... Nie rozumiesz, że oni się uczą? Zapomniałaś? Czy ty nie rozumiesz, że ktoś się uczy? Na automacie jest nie czaisz? No że właśnie, ona się ja dawno nie uczyłam. A do tego ja w innych autach jeździłam, to zawsze się podnosiło. Jezu. Weź się, wykrzyczysz, kurczę, no dobra, ale... wszystkich. Weź się ogarnij, ale człowieku. Ja wszystko tak samo. Ona sobie poradzi, na spokojnie, ja tak? Ja sobie poradzę, tylko powiedz mi, jak się cofa. Możesz czy nie możesz? No to... nawet nie podpowie. Wiolka, no masz przecież R-kę. Ciągniesz w dół albo do góry, nie wiem, jak tu mam się zmienia, jak się Adam zmienia. Nie stresuj się, na maksa w prawo i w dół. Czekamy na ciebie, co tam potrafisz. Ojeju. To zaczynamy zabawę. No dobra, no to już będzie katorga, no. Gruba numer 2. Chciałam na sprzęgle wycofać, nie mogę? Tak średnio. A to autko tyle lat zadbane, ten właściciel dbał, pierwszy właściciel dbał o to auto tyle lat. A skąd wiesz? No nie, no ogólnie, no patrząc na to auto, no jest zadbane, nie? A tutaj pierwsza auto. A może ty z nim, z Jaszczurem jakieś hachmenty zrobiłeś? Jezu. Autko zadbane, ale zaraz może być niezadbane. Tak naprawdę to wiesz, 5 koła zgarnęliśmy i po 2,5 się podzielimy, nie? Znaczy nam po 2, no tam wyszło około, albo 1000 za to daliśmy. No mniej więcej. Powiem ci, Wiolka, że no nie za bardzo. Co nie za bardzo? Nie od razu, zniechęca na początku. On strasznie. Lecz sobie jechać z terenu. Nie ma takiej tragedii. Ale jak? Jedziemy 6 minut i wyjeżdżamy z terenu przez 6 minut. Możesz oddać kamerę. 6 razy i zgasło auto, przecież nie będę tego nagrywać. Jakie 6 razy? No to 5. 4. No, Maciusiowi lepiej szło, niestety, ale dopiero co wyjeżdżamy z tego, z terenu, więc... Dobra, ale Wiolka! Boże, bieg zmień! Zmień bieg! No, co ty robisz? Słyszy? Co ty robisz? No zmień bieg! Ej, dobra, wy! Zatrzymaj się! Przestań! Dobra! Przecież zaraz pójdzie... Zatrzymaj się, no jeszcze zjeżdża na poboczu! Przestań! 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 Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Ale o co wam chodzi? Co o co nam chodzi? Ja się z wami pobawiłam tylko. Rozwaliłaś nam furę prawie. Nie. Rozwaliłaś auto? Zostaw zaraz. Chcesz zagrać ślady? Nie, Wiola, to... Ale a mówiłem od razu? Ja nie przesadzaj. Co nie przesadzaj? Nie! Patrz, wyjdź z auta, stary, patrz. Patrz. Zobacz. Co to jest? No co to kapie? To sobie jedźcie sami, a ja jedę z gita. To ona rozpieprzyła skrzynię całą chyba, wydaje. Wiesz, odkąd to się ciągnie? Patrz. To się ciągnie przez... Ona coś musiała wyrwać normalnie. Zobacz, rozwaliła furę, rozwaliła auto. I ona chce sama na chatę wracać. Stary, to jest... Ale mówiłem ci! Wy wszyscy mówisz, że wszyscy dobrze jeżdżą. I nie cały prawda. Czas... Oni się uczą. Ale widzisz, jak oni się ale uczą? Ale ona to specjalnie zrobiła! Nie zrobiła tego specjalnie, jak jest chora. Na kamerze masz, jak się śmieje, jak się cieszy z tego, że rozwala, że co powiedziała, że ona się z nami, co? Dobra, Wiolka, nie wracasz z nami. Widzisz? Ona to specjalnie zrobiła. Że ona chciała nas zabić. Widzisz? Mam was w dupie i chciałam was zabić. Mówię. Ja mam rację, nie ty. To, że się uczą, to jest jedna sprawa, a to, że ona to robi specjalnie i z premedytacją, no to już jest inna. Stary, ja się przestraszyłem. Ale po co ona to zrobiła? Strasznie. Ale wiesz dlaczego? Bo wtedy, jak prawie wjechała w drzewo, zacząłeś się do niej sapać i specjalnie zrobiła. Ale ona slalomem tu jechała, to są drzewa, wszędzie jakieś rowy, a ona slalomem jedzie. Nie, ona się specjalnie od ciebie spróbowała, bo miała ból dupy, że ją ten, że ja i ten mówimy, że ona źle jeździ. I nas chciała zabić. I sama siebie chciała zabić. Ona jest nienormalna. Nie przetrwa nawet jednego dnia, stary. Powiem ci, że dobrze, że ta Wiolka z nami nie wróciła. No, nie wróciła. I mam nadzieję, że nie wróci jak najszybciej.
Adam, czujecie już tą prędkość, co? Jakiś alkohol i wózk. Czuć strasznie wódą, nie? No. Nie, czekaj, drenaż, weź kuchni. Czuć wódkę ewidentnie, stary. Nie. Nie, stary, weź go wyciągnij z auta. Poczekaj. Kuchni mi. Poczekaj. Jeździć mieliśmy. Ja, poczekaj, zobaczę po przednostce. No co ty robisz w ogóle? Nie, no mieliśmy jeździć. Poczekaj, Adam. Adam, czekaj, zobaczę scenę. Zobaczę scenę. Czaisz, żeby do mi 200? Nie, no jeździć chcę, no nie. Zabawić się chciałem trochę. Kiedy idzie, nie teraz, prędkość. Dobrze, nie, stary, nie mogę trzymać. Stary! Nędzni jesteście, prowadzić nie potraficie. Nie wiecie, co to fajna zabawa. Jeździć chcę. Poza tym nie zatrzymam się na waszej nędznej jeździe. Nie jest narąbany, stary. Musimy jechać wszyscy. A nie jedziemy, kurwa, wszyscy. Wszyscy mieliśmy jechać, jeżeli byś był trzeźwy, to byś pojechał. Jestem trzeźwy, ale ja się musiałem tylko rozgrzać. Ale miałeś jechać. W końcu mnie poważnie, nie? To mnie śmieszy i głupota po prostu już. Stary, ty jedziesz cały czas 20-30 max na godzinę, co chwilę. No może przyspiesz trochę, bo... Słuchaj, gdybym jechał sam, to bym jechał sobie szybciej, a jadę z punktu A do B z wami. No. Ja dbam o wasze życie, tak? Ale z punktu A do B to ty będziesz się przemieszczał, wiesz, tak? Ale mi nie szkoda, ja mam kasę, ja nawet zatankuję, jeżeli chcecie, jeżeli wam coś nie pasuje. Ludzie, święci. Okej. No ale chodź jest bezpiecznie. Patrz, fakt. Jedziemy. No ale stary, będziemy godzinę jechać. Lepiej już godzinę jechać, ale przeżyć po tych ostatnich jazdach z nimi to... No dobra, w sumie rację. Tam jest ale, ale już zaraz zasnę, nie? Przyspiesz już trochę, no dawaj. W żadnym wypadku, ja szanuję ludzkie życie. Chociaż trochę, stary, przyspiesz do 50 na godzinę, proszę. Nie będę jeździł szybciej, jedziemy tak albo wcale. Ale stary, jedziesz 20 na godzinę, ja nie? Jak, słuchaj, jak chcesz przyspieszyć, to się przesiądziemy. Dawaj, ja wyjdę z samochodu, będę biegł sobie równo, tak jak ty. No to wysiadka. Zahamować? No to zahamuj, no i zobaczymy, czy Adam jest w stanie tak samo biec, jak ty jedziesz, bo ty w ogóle... No dawaj, wysiadaj. Pokażę ci, że jesteś przed ciebie w tym momencie, i może chociaż to cię zmotywuje, żebyś przyspieszył. Kurwa, co za łeb, przecież nie da się tak szybko biec, jak auto jedzie. To zobaczymy. Stary. Kurde, jaki szatan, Adam. Przecież my już licznik zamykamy praktycznie. Stary, ty w ogóle nie jedziesz. Jak to nie? No on szybciej... To jest żałosne, nie? Nie mam słów. Nie, to ja nie mam słów na ciebie. Jak to on tak szybko biega? Szybko? Stary, ty po prostu tak wolno jeździsz. Nie umiesz jeździć. Nie, to jest szatan, coś mi się stało. Nie umiesz jeździć, stary. Czemu my tu podjechaliśmy? No jak to, ja tu zostaję. A wy sobie pojedziecie, sobie z buta wtrącę. Ale po co pod kościół? Muszę się rozgrzeszyć. Ale stary, tu już nie mam mszy, jest po mszy dawno. Ale jest ksiądz, on mnie swoim dotykiem rozgrzeszy całego. Dotykiem swoim cię rozgrzeszy, tak, ksiądz. Dotykiem swoim mnie rozgrzeszy, ja sobie wtrucę spokojnie, zamówię jeszcze mszę za was, przyjedziemy razem i się skończy. W jaki sposób niby dotykiem on cię rozgrzeszy? Nieważne, nie musisz aż tak się interesować. Czasami za kolano, czasami za ramię. Co ty gadasz, dobra, nie żartuj sobie, wsiadaj, to jedziemy, stary. Ja w żadnym wypadku ja nie żartujesz? Nie żartuję. Z buta sobie. Ale jak wrócisz, to jest stary, 6 godzin z buta. A może ksiądz jeszcze nie pił wina? Może mnie podwiezie? Co z tego? Ty takie masz bliskie relacje z tym księdzem? No tak, przecież to jest dobry ksiądz. Jeden z lepszych w tej parafii. A bywali gorsi. Czemu jest taki przestraszony? Wiesz. No chociaż ten sutanny nie patrzy. Co? Dobra, stary, zawijamy. Stary, jakby co, to masz telefon, dzwoni, nie? Jakbyś coś... Właśnie, nie bardzo mam telefon, bo zostawiłem w domu, nie? Najwyżej to masz mój, dobra, trzymaj, masz mój i kod znasz. Od 1 do 6 i dzwoń po prostu. No dobra, to tam uważajcie na siebie, jak będziecie jechać, nie? Żeby zwierzyna wam nie wypadła. Dobra, okej. Grubo. Co się dzieje z tym dniem kolejnym? Co się dzieje z tymi ludźmi, stary?